Jak ocenisz dzisiejszy mecz? No na pewno ciężki mecz, przyjeżdżamy do Wrocławia. Wiadomo, że Śląsk to jest bardzo dobry zespół. Na pewno gdzieś ten mecz wybiegaliśmy. Udało się gdzieś tam fajnie kilka razy pograć. Na pewno z tego możemy być zadowoleni. Tutaj szacunek dla całego zespołu za pracę wykonaną na boisku i myślę, że z tego ten punkt jest cenny. Wiadomo, że mogliśmy pokusić się gdzieś o zwycięstwo, bo dążyliśmy do tego i po to tu przyjechaliśmy, ale cenimy ten punkt. Czyli dzisiejszy remis traktujecie jako małe zwycięstwo? No nie będę tak mówił, bo nigdy tak nie jest, ale na pewno szanujemy ten punkt, no bo to jest wiadomo, że to jest zawsze punkt, gdzieś tam wyskakujemy na ten moment ze strefy spadkowej i ten cel jest w tym momencie gdzieś tam bliżej, więc na pewno cenimy ten punkt, ale gdzieś tam na pewno nie jesteśmy w 100% zadowoleni, bo jest kilka aspektów gdzieś do poprawy i na pewno chcieliśmy ten mecz bardzo wygrać. Tutaj powiedziałeś o aspektach do poprawy. Dużo jest takich aspektów, czy jak to powiesz? No, w każdym meczu gdzieś tam, z każdego meczu gdzieś te aspekty wyciągamy. Na pewno gdzieś cały sztab pracuje nad tym, że gdzieś tam szukamy tych rozwiązań w czasie meczu z danym przeciwnikiem. Na pewno tutaj duża praca trenera Brytana, który gdzieś tam indywidualnie pokazuje nam te zachowania nasze i gdzieś tam to później widać na tych meczach. Powiedz mi, jak ci się gra na takich stadionach? No na pewno fajnie gdzieś tam na takich stadionach się gra, gdzie ci ludzie przychodzą, gdzie ten doping jest fajny. No ten stadion robi też wrażenie i na pewno gdzieś tam dodaje mocy. Powiedz mi, co chciałbyś powiedzieć naszym kibicom, którzy was wspierali przez ponad 90 minut? No to na pewno było ich słychać i gdzieś tam w ciężkich momentach, gdy gdzieś tam śpiewają, to daje tej energii, szacunek dla nich i chwała im, że jeżdżą z nami na każdy mecz. Teraz przerwa na kadrę. Przychodzi w dobrym momencie? Takie trochę chwile odetchnienia i praca nad tymi aspektami? Czy w dobrym momencie? Wiadomo, że każdy piłkarz, każdy zawodnik chce grać mecze i po to trenuje, żeby grać te mecze. Wiadomo, że ta przerwa gdzieś tam można popracować w tej przerwie nad różnymi wariantami, ale na pewno piłkarz każdy chce grać jak najszybciej, więc będziemy czekać z niecierpliwością na kolejny mecz ligowy.